Wielki potop, czy mógł wystąpić naprawdę? Jak się okazuje, na całym świecie posiadamy około 2000 mitów dotyczących globalnej powodzi. Czy są to zwykłe opowieści naszych starożytnych przodków opisujące jakieś tam lokalne podtopienia, czy jest to pamięć po prawdziwym, globalnym kataklizmie niezwykle odległej przeszłości? W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie nie tylko o mitach powodziowych z całego świata, lecz również spojrzymy na ewentualne dowody geologiczne, które, jak się okazują, mogą potwierdzać, że Wielki Potop naprawdę miał miejsce w niezwykle odległej prehistorii. Mam na imię Aleksander, jestem badaczem i autorem i w dzisiejszym odcinku mówimy sobie o Wielkim Potopie, o mitach oraz o dowodach geologicznych. Jeżeli chodzi o Wielki Potop, to założę się, że najpopularniejszą, najbardziej znaną wersją tej opowieści jest oczywiście opowieść biblijna, opowieść o Noe i jego arce, na którą zabrał on zwierzęta i swoją rodzinę, aby uratować tutaj nasiona życia na czasy po Wielkim Potopie. I w tej opowieści oczywiście Noe jest ostrzegany przez Boga, że ten potop nadejdzie, buduje łódź, zabiera rodzinę i zwierzęta i po kilku dniach, po kilkudziesięciu raczej dniach, będąc bardziej dokładnym, arka osiada na górze, niektórzy mówią, że jest to góra Ararat. Jednak jak się okazuje, na całym świecie posiadamy około 2000 mitów o powodzi, w tym około 500 z tych mitów mówi nam o bohaterze bądź bohaterach, którzy właśnie budują łódź, bądź kryją się w... dołączając się do jakiegoś kawałka drewna, które dryfuje i po kilku dniach, kilkunastu, kilkudziesięciach, w zależności od mitu, od legendy, ci bohaterowie na nowo rozpoczynają cywilizację, dlatego wersja biblijna nie jest tutaj wyjątkiem. Nawet jeżeli chodzi o wersję biblijną, tak jak mówiłem w innych odcinkach, posiadamy wiele innych starożytnych wzmianek, które tak naprawdę mogą być źródłem, mogły być inspiracją dla biblijnej postaci Noego. Albowiem na przykład w Mezopotamii mamy starsze opowieści o potopie, na przykład opowieści o Siódrze czy Atrahasisie, w zależności na które okresy i takie państwa mezopotamskie patrzymy. I Atrahasis i Siódra oboje byli bohaterami potopowymi, czyli takimi prekursorami Noego. Oraz co ciekawe, ci bohaterowie wzięli na arkę ze sobą 7 mędrców, 7 apkalu, którzy mieli pomóc im rozpocząć cywilizację na nowo po potopie. A kogo wziął Noe na arkę? Jak się okazuje, Noe też wziął 7 osób na arkę, ponieważ wziął on swoją żonę, 3 synów i 3 żony synów, czyli łącznie był Noe i 7 innych osób, nie licząc zwierząt. Jak widzimy, w mezopotamskich, znacznie starszych opisach, wrytych na glinianych tabliczkach tysiące lat przed skompilowaniem raczej Biblii, posiadamy wzmianki, że też był główny bohater, czy to Siódra, czy to Atrahasis, który wziął na arkę 7 towarzyszy, którzy nazywani byli Apkalu. Taki sam mit i taką samą wersję znajdziemy w Indiach, gdzie główny bohater, czyli taki hinduski Noe, Manu, bierze znowu 7 mędrców, 7 rishi na arkę, aby pomogli mu odbudować cywilizację. Dlatego jak widzimy, posiadamy znacznie starsze opowieści niż ta biblijna i najprawdopodobniej kompilatorzy Biblii wzorowali się na znacznie starszych przekazach. Jednak czy są to wyłącznie podobieństwa pomiędzy zwykłymi opowiastkami, legendami, historyjkami, czy może po prostu te wszystkie mity, których jest znacznie, znacznie więcej, opisują realne wydarzenia odległej przeszłości? Jak się okazuje, nie tylko podobieństwa pomiędzy mitami, lecz również bezpośrednie dowody geologiczne wskazują na to, że Wielki Potop mógł być prawdziwym wydarzeniem naszej prehistorii. Jak już za chwilę zobaczymy, po przeanalizowaniu tych dowodów będziemy mogli nawet spojrzeć na to, kiedy dokładnie wystąpiła ta powódź, albo przynajmniej znaleźć okres, w którym ona wystąpiła. Jeśli chodzi o dowody, to w wielu miejscach na świecie, na przykład we Francji i na Alasce,
Alasce znajdujemy nagromadzone szczątki zwierząt. I dla przykładu we Francji w wielu jaskiniach we wnękach głęboko jaskiń znajdujemy wymieszane, chaotyczne szczątki, szkielety różnego rodzaju zwierząt oraz pozostałości roślin. I co ciekawe, większość z tych pozostałości jest datowanych na koniec ostatniej epoki lodowcowej. I są to głównie tutaj przedstawiciele tak zwanej megafauny, czyli dużych ssaków, takich jak mastodonty czy tygrysy szablozębne. I te ssaki, aż 70% ze wszystkich ich gatunków, tej megafauny, tych dużych ssaków, wyginęło właśnie pod koniec ostatniej epoki lodowcowej. I jak widzimy, wiele z ich szkieletów zostało nagromadzonych w chaotyczny sposób we wnękach w wielu jaskiniach, tak jak mówiłem, na przykład we Francji. One są w takim błocie, w takiej, powiedzmy, różnego rodzaju mazi, są wymieszane z różnymi naprawdę rzeczami. I nawet wielu geologów zaproponowało, że takie wymieszanie szczątków musiało nastąpić na skutek jakichś zalań. No, czyżby dowody na to, że naprawdę była jakaś powódź? Jednak ta powódź wcale nie musiała być lokalna, nie musiała się ograniczać tylko do Francji, ponieważ na Alasce znajdujemy tak zwane alaskańskie błoto. Dosłownie, po angielsku Alaskan Muck. Jest to taka specjalna wydzielina, nie wiem, czy tak, tak można nazwać, no takie specjalne połączenie różnego rodzaju szczątków i kości zwierząt wraz z błotem. I większość z tych szczątków należy właśnie znowu do megafauny, z której 70% gatunków, jak mówiłem, wyginęło pod koniec ostatniej epoki lodowcowej. Czyżby to był zwykły przypadek? Jak się zaraz okaże, nie jest to w żaden sposób przypadkowe. Jeśli chodzi o to wyginięcie megafauny, to są teorie, jest wiele tak naprawdę teorii naukowych, lecz te teorie do nie są według mnie zbyt sensowne. Na przykład jedną z głównych teorii jest to, że nagle i to na całym świecie ludzie wybili te 70% gatunków tej megafauny. Co jest dziwne, ponieważ spojrzymy na megafaunę właśnie na Alasce, spojrzymy na megafaunę w Ameryce Północnej i spojrzymy na megafaunę właśnie w Europie. I nagle na całym świecie ludzie wybili. Raczej w tamtym okresie ludzie albo w jednym miejscu się rozprzestrzeniali bardzo intensywnie, albo w drugim, albo gdzieś w dwóch w różnych miejscach, jednak nie na całym świecie. Dlatego według mnie nie jest to zbyt sensowna teoria i nie pasuje ona do dowodów, które zaraz sobie przedstawimy. Tak jak widzimy, mamy megafaunę i jak widzimy, mamy znowu błoto, które najprawdopodobniej zostało naniesione, zostało złączone poprzez powódź. Jak widzimy, mamy to błoto i te nagromadzenia szczątków w różnych zupełnie regionach globu. Dodatkowo zauważono, że na przykład w tych jaskiniach we Francji posiadamy nagromadzone szczątki zwierząt z północnej i południowej półkuli. No jak zwierzęta z północnej i południowej półkuli mogły znaleźć się w jednej jaskini we Francji? Znowu pokazuje to, że musiały działać to jakieś niezwykle potężne siły, które potrafiły przenieść, przetransportować aż tak daleko te szczątki, co znowu może sugerować na globalny charakter potopu. Nasza zagadka jest prawie rozwiązana. Widzieliśmy wiele mitów, które nie tylko oczywiście ograniczają się tutaj do Indii i Mezopotamii, lecz również na przykład do Grecji, do całej Europy, do kultur Afryki, a nawet do kultur obu Ameryk. Również widzieliśmy nagromadzenie szczątków w chaotyczny sposób z wielu różnych tak naprawdę lokalizacji na Ziemi, co sugeruje, że musiało to być wydarzenie o skali globalnej. Mamy nawet teraz nieco poszlak dotyczących daty, dotyczących okresu wystąpienia tej powodzi, ponieważ mamy megafaunę, która nagle, naprawdę nagle, patrząc tak geologicznie i nie wiem, z perspektywy tutaj ewolucyjnej, wyginęła. 70% z niej, z tych gatunków megafauny wyginęło, jak widzimy, pod koniec ostatniej epoki lodowcowej. I właśnie ten koniec ostatniej epoki lodowcowej będzie naszym ostatnim kluczem do rozwiązania zagadki Wielkiego Potopu. Albowiem to właśnie wtedy, według geologów, według ich obliczeń, podczas zaledwie kilkuset lat, a jest to w geologii bardzo krótko, doszło do wzrostu poziomu wód mórz i oceanów o ponad 120 metrów. Ze względu na to, że właśnie dochodziło do końca ostatniej epoki lodowcowej, do końca zlodowacenia i
te właśnie lodowce się zaczęły topić i to bardzo, ale to bardzo intensywnie, nawet nienaturalnie. Dlatego czyżby znowu nie na skutek jakiejś katastrofy? W odcinku dotyczącym katastrofy końca ostatniej epoki lodowcowej mówiłem nawet o możliwych scenariuszach tego, co wywołało ten potop. Czyli właśnie na przykład, czy to było uderzenie komety, które doprowadziło do tego roztopu lodowców, czy może rozbłysk słoneczny oraz jeszcze tam innych kilka hipotez. Dlatego jeżeli jeszcze nie oglądasz mojego kanału, zapraszam Cię bardzo serdecznie do obejrzenia innych odcinków oraz do zajrzenia do mojej książki Deja Vu, czy wszystko już było, całe około 400 stron, nieco mniej niż 400 po polsku, ponad 400 po angielsku też mam, dotyczących właśnie zaginionych cywilizacji, katastrofy cyklicznego czasu. Link znajdziesz w opisie. Jednak wracając do końca ostatniej epoki lodowcowej, to nagle doszło do tych roztopów lodowców. I nawet jak sugerowałem w innych odcinkach, mamy mity, które mówią nam, że nagle coś, co składowało wodę, i to oczywiście jest metaforyzowane jako na przykład żaba, która zbierała wodę, albo lodowy gigant, nagle to wszystko, no, wyrzuciło z siebie całą tę wodę, zalewając świat, co może być kolejnym powiązaniem z wielkim potopem i co może być kolejną poszlaką co do tego, jak wyglądała ta powódź i co tak naprawdę ją rozpoczęło. Jak widzimy, doszło do nagłych, gwałtownych roztopień lodowców na skutek najprawdopodobniej jakiejś katastrofy, które to właśnie doprowadziły do globalnego zalania. I jak mówiłem, mamy, no mówi się około okres młodszego Dryasu, tak powiedzmy 9700-9500 lat przed naszą erą, a samo zakończenie ostatniej epoki lodowcowej szacuje się na pomiędzy 10500 a 9500 lat przed naszą erą. Jak widzimy, to wtedy właśnie w przeciągu zaledwie kilkuset lat doszło do wzrostu poziomu wód mórz i oceanów o ponad 120 metrów, co oznacza, że na całym globie zatonął łączny obszar 25 milionów kilometrów kwadratowych, czyli obszar większy od obszaru współczesnej Ameryki Północnej. Dlatego jak widzimy, no czemu w tamtym okresie właśnie nie mógł wystąpić potop? Wtedy ludzkość istniała, to czemu nie mogła ona, no, zapamiętać tego wydarzenia jako naprawdę globalnej powodzi i czemu niektóre osoby naprawdę, no, nie zbudowały arki czy jakiejś łodzi i, no, nie przeżyły? No, jak wiemy, ludzkość przetrwała ten kataklizm, dlatego najprawdopodobniej te wszystkie mity całego świata mają w sobie bardzo dużo prawdy i wcale nie są, jak widzimy, zwykłymi wymysłami, ponieważ posiadam nawet dowody geologiczne, które tworzą całą logiczną całość, taką jedną wielką teorię, która jest nie tylko bardzo logiczna, lecz poparta również ogromną, jak widzimy, ilością dowodów w porównaniu na przykład z tym wybiciem megafauny przez prymitywnych myśliwych. Dlatego, jak widzimy, wszystko to tworzy jedną logiczną całość. W następnym odcinku powiążemy sobie to całe zatonięcie tych lądów na całej Ziemi z dowodami archeologicznymi w postaci zatopionych ruin, które znajdujemy naprawdę na całym globie i które znowu datowane są często na mniej więcej okres zakończenia ostatniej epoki lodowcowej. Dlatego nie zapomnij obejrzeć poprzednich odcinków dotyczących katastrofy końca ostatniej epoki lodowcowej, dotyczących zaginionych cywilizacji i nie zapomnij zasubskrybować kanału i wpaść na moje inne social media, gdzie też dużo rzeczy ciekawych wrzucam oraz właśnie nie zapomnij zasubskrybować w celu, no, poczekania na kolejne odcinki, w których będę analizował i dodawał jeszcze więcej faktów, tak jak te zatopione ruiny, czy jak nawet sobie zobaczymy, wiele opisów z całego świata dotyczących zaginionych cywilizacji sugeruje znowu na ten sam przedział czasowy, o którym sobie powiedzieliśmy w kontekście wielkiego potopu. Dlatego serdecznie Was zapraszam do obejrzenia innych moich treści.